Odwyk, odcinek o iściu. Witam w roku 2012, w pierwszym odcinku Odwyku, w ostatnim roku kalendarzu Majów, co nie ma żadnego znaczenia, ale niektórym się to bardzo podoba, ich inspiruje i potem robią filmy, na przykład takie jak 2012, w którym to filmie jest pokazana prorocza wizja tego, jak chyba świat tonie pod falą tsunami czy coś. Właśnie nie pamiętam, pamiętam tylko taką scenę, że tam się coś zalewa, że nas zaleje woda, bo się coś tam, właśnie nikt nie wie co, ale nieważne, nieważne. No, to dożyliśmy tego ekscytującego czasu, kiedy możemy się teraz, będziemy mogli się na własnej skórze przekonać, czy rzeczywiście nas wszystko zaleje i jak będzie wyglądać koniec świata. I ja nie wiem jak wy, ale mnie to strasznie ekscytuje, bo ja jeszcze nigdy nie przeżyłem końca świata. Nie, nie, przepraszam, źle mówię. No przeżyłem już kilka końców świata, ale one słabe były, no bo nic się w ogóle nie działo, nic, w ogóle nic, nic, zero, nic. Także może to gdzieś taki lokalny był koniec świata, ale ten ma być globalny, bo się mają kończył w ogóle cały kalendarz. Także dalej nie ma czasu, czas się chyba skończy, a może się cofnie i wróci do tyłu. No nie wiadomo, nieważne. W każdym razie Odwyk to dalej jest program o Biblii i o Bogu i o Biblii. Dzisiaj będzie o iściu i nawracaniu wszystkich. Na siłę najlepiej. I ja powiem tak, że to, ten temat jest dosyć ważny, bo to podobno było ostatnie i takie najważniejsze, takie ostateczne, podsumowujące przykazanie, które Jezus zostawił uczniom, znaczy, czyli tym, którzy go chcą słuchać. W ogóle powiedział tak, na końcu, samym końcu Ewangelii Mateusza jest napisane tak: wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. No, to bardzo fajnie, że zaczął od tego. I mówi dalej tak: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tak się skończyła ta księga. No i tak, to jest dosyć istotne, to się jakoś tam nawet nazywa w jakiejś tam teologii, jakieś wielkie tam przykazanie misyjne czy coś, nie wiem, nigdy mnie to nie interesowało, jak sobie kto tam mądry ponazywał te rzeczy, ale faktem jest, że tak powiedział. Nie tylko tak powiedział, ale, znaczy to nie tylko ten jeden raz tak w ogóle powiedział, bo to jakoś było... Miał to zawsze na uwadze, kiedy żył z tymi swoimi uczniami, bo on ich tam wcześniej już wysyłał. Wysyłał ich dwójkami, w parach ich wysyłał, w takich męskich parach. Znaczy to nie, że to coś miało znaczyć, że to najlepszą parą to są z dwóch facetów, którzy chodzą od miasta do miasta. Nie, 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 to nie o to chodziło. A właśnie dlaczego wysyłał? Kobiet nie wysyłał? No może wysyłał, ale nie napisali. No pewnie ci męscy szowiniści, co to pisali, nie chcieli nawet zauważyć, że wysyłał też kobiety, może zignorować. Ja nie wiem, nieważne teraz. Ważne, że ich wysyłał i kazał im chodzić i głosić. No i całe to jego życie z tymi uczniami, apostołami, setką czy tam kilkaset tych różnych innych, było nie apostołów, ale też uczniów, no to właściwie sprowadzało się do tego, że on ich przygotowywał do tego, żeby dalej kontynuowali to, co on robił, jak go już nie będzie. Albo się nie kontynuowali, bo nie mieli wszyscy umierać na krzyżach, tylko mieli robić trochę co innego. No i właśnie co? No to właśnie to, co powiedział na końcu. Mam iść i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu i uczyć je zachowywać wszystko, co im przykazał. Tak powiedział. I... rzeczywiście tak robili. Potem są Dzieje Apostolskie, to jest taka historia pierwszego kościoła i tam widać, że oni nic innego nie robili przez samą książkę, różni tam apostołowie, uczniowie, diakoni, nieważne nazwy, ludzie w każdym razie, uczniowie chodzili i głosili. I o co tam chodziło? No na przykład w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich jest tak, że zatrzymali apostołów
jak już oni tam chodzili. A nie, dobra, przeczytam od początku, bo tak. Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa Saduceuszów, a to taka konkurencja dla faryzeuszów z kolei, no i byli pełni zazdrości, no bo apostołów słuchali, a ich nie, bo oni byli nudni, apostołowie robili cuda. No, więc pełni zazdrości zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Tak jest napisane, dlaczego publicznego? Były prywatne też? Może były, ja nie wiem. Więc wtrącili ich do więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział, tak, idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia. Słowa życia im głoście. Usłyszawszy to, weszli o świcie do świątyni i nauczali. No, tymczasem arcykapłan posłał do więzienia, tam, żeby ich przyprowadzono, patrzą, a ich tam nie ma, jak zaraz ktoś przychodzi i mówi im, że oni siedzą już tam znowu w świątyni, znowu mówią. No i się trochę zdziwili, jak wyszli z pierdla w własnych siłach. No to nie tak miało być. W każdym razie anioł powiedział to samo. Idźcie i głoście. Słowa życia. Idźcie. I oni chodzili i głosili te słowa. I teraz tak. Dzisiaj są takie kościoły, no bo dobra, większość kościołów zupełnie to olewa i sprowadza sobie całe życie swoje kościelne do siedzenia na dupie, na ławce i do zabiegów polegających na tym, żeby to siedzenie na ławce było maksymalnie przyjemne, czyli na przykład, żeby ogrzewanie było, żeby wygodniejsze ławki były, żeby jakieś obicie było, tapicerka. No, żeby też ten, kto mówi, mówił z lepszego mikrofonu, miał nagłośnienie dobre, żeby był dobrze ubrany też, żeby dywanik jakiś był, bo to głupio tak bez dywanika w kościele. No nie, i do tego ogólnie się wokół tego kręci życie kościelne, znaczy tam zborowe, jak ktoś woli, albo wspólnotowe. No, ale są też takie grupy chrześcijan, którzy bardziej sobie biorą do serca to, co Jezus mówił i no nie da się nie zauważyć, że to jest w Biblii ważna część chrześcijaństwa. Czyli to chodzenie i namawianie innych, nagabywanie innych. No. Czyli właśnie to, co robią świadkowie Jehowy. Dobre to czy nie? Chodzą od domu do domu i mówią, no właśnie, coś tam mówią, głoszą, coś tam i chcą, żeby ludzie się nawracali. No i o to chodziło w Biblii też czy nie? Właśnie, jak to traktować? Jak Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, no to Polaków też, to też naród. Właściwie to jest wyłącznie naród, bo społeczeństwo żadne, tylko naród jaki wspaniały. No ale idźcie i nauczajcie te narody. No, no więc co? Teraz chrześcijanie powinni iść na ulicę i nauczać te narody, nawracać ewentualnie. I tak właśnie niektórzy robią rzeczywiście, że chodzą i nawracają, jak świadkowie Jehowy, pierwszy przykład, drugi przykład, mormoni chodzą też i też tam se głoszą. Ogólnie nieważne na razie co głoszą, ważne, że wychodzą i namawiają. I teraz pytanie jest, jak to rozumieć trzeba i tak, bo wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, bo fajnie jest powiedzieć, że idźcie i głoście, tylko nikt nie powiedział co właściwie głosić, nie powiedział komu, nie powiedział kiedy i nie powiedział jak. I to już sobie musimy sami powiedzieć albo doczytać. Więc, że to jest odwyk, to jest program o tym, co mówi Biblia, to ja bym się tutaj starał jak najmniej dopowiadać, a jak najwięcej czytać tego, co można wyczytać. I można trochę wyczytać. Trochę można, a resztę należy użyć rozumu i rozeznania, które się no, bierze też od tego, że od znajomości Biblii. No, czy niektóre rzeczy są jasne, jak się czyta całość. Nie ma jakiegoś jednego konkretnego wersetu, który mówi to albo tam. Na przykład przykładowo nie ma w Biblii napisane, że Bóg uwielbia wolną wolę. Bóg kocha wolną wolę i wolność daje człowiekowi. Takie. Nie ma tak wprost napisane, ale każdy, kto czyta całą Biblię, to od samego pierwszego początku do samego końca cały czas widać, jak Bóg kładzie nacisk na to, żeby człowiek zawsze miał wybór. Zawsze więc jak mu robi idealne otoczenie życia, raj, to w środku daje jedną rzecz, której zakazuje. Po to, żeby człowiek był dobry, bo chce, albo był z Bogiem, bo chce, albo wybrał, że nie chce być, ale żeby ta wola była zawsze jego. Gdzieś taka. Bóg nie chce robotów. No, ale jak mówię, to wynika z całości Biblii. I teraz mówienie o tym, jak iść i głosić i co,
No, trzeba sobie wyrobić na podstawie czytania Biblii. Ale właśnie po to jest odwyk. Hurra, nie musicie czytać całej Biblii, bo ja już ją przeczytałem parę razy, więc się podzielę tym, co ja tu widzę. Ale się możecie zgodzić albo nie zgodzić. Najpierw przeczytać samemu, jak ktoś ma czas. A jak nie, to przynajmniej trochę rozeznania więcej. Więc uwaga. Najpierw co? Co oni mają mówić właśnie? No więc to jest najważniejsze. Co chrześcijanie mam iść głosić? I to jest napisane zwięźle i strasznie krótko w Biblii, ale to jest konkretne, tak. Konkretnie wiadomo, co ci wszyscy ludzie mówić mają i na czym polega to ich chodzenie i co oni mają głosić. Na przykład weźmy sobie, co powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza. Powiedział tak, potem już zmartwychwstał, w ogóle umarł, zmartwychwstał, spotkał ich i mówił tak. Potem rzekł do nich tak. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach, powiedział. I tak z nim gadał, bo oni nie wiedzieli w ogóle skąd on jest, o co chodzi, cały czas głupi byli. I wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. O, czyli już nie byli głupi przez chwilę? Nie wiem, czy to tak magicznie nagle zrobił, czy po prostu im wytłumaczył tak długo, aż zaczęli rozumieć. To bym na to drugie stawiał. Bo z tego kontekstu idę, że on im tłumaczył i wyjaśniał. No dobra, i rzekł im tak. Jest napisane, że Mesjasz miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom opamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To jest bez sensu słowo i tutaj dużo lepszym tłumaczeniem jest słowo nawrócenie. Zjawny mówił nawrócenie. Ma być głoszone wszystkim narodom i tu podane jest co? Nawrócenie dla odpuszczenia grzechów w Jego imię, w imię Mesjasza. I w innych miejscach są prawie te same sformułowania użyte. Jak potem w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale jest ta sytuacja taka, że się dzieje jakaś rozpierducha straszna, Duch Święty jest zesłany i tam wszyscy się zlatują, bo widzą się jakieś dziwactwa dzieje. I potem Piotr przemawia i ich to strasznie wzrusza. O, tak jest napisane, że gdy to ci słuchacze usłyszeli, co on im mówił, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie bracia. Kurde, znowu mężowie bracia, to coś w tym jest, że on ich dwójkami wysyłał i samych mężczyzn. Mężowie. Nie wchodźmy w to. Chociażby się na pewno znalazł jakiś tłumacz, co by zaczął widzieć w tym mężowie, że to byli mąż z mężem, nie? I chodzi. To dobra, nieważne. Więc co mamy czynić? A Piotr do nich tak. Nawróćcie się, albo opamiętajcie się w tym innym tłumaczeniu. No, ale zróbmy nawróćcie się. Więc Piotr do nich mówi tak. Nawróćcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Mesjasza na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Kropka. Także on im skondensował wszystko, ale mniej więcej ta sama koncepcja. Po pierwsze jest, mają się opamiętać, czy tam nawrócić. I po drugie się mają ochrzcić w imię Mesjasza i znowu ma być wtedy odpuszczenie grzechów. Jezus to powiedział tak, że w imię Mesjasza ma być głoszone narodom nawrócenie dla odpuszczenia grzechów. Ten element występuje cały czas. I właściwie wszędzie, gdzie jest jakoś podsumowane, co oni głosili, to sprowadza się to do tego, że w imię Mesjasza ludzie się mają nawrócić i w imię tego Mesjasza mają odpuszczone grzechy. I to jest taka kondensacja tego wszystkiego. Tylko teraz nikt tego nie rozumie. W ogóle, o co tutaj chodzi? To ja będę, uwaga, teraz wyjaśniam, co te słowa znaczą po kolei. To jest słowniczek i to będzie istotne. Bo teraz się będzie dało rozumieć tą nowomowę z kościołów albo z Biblii nawet też. No, bo tam skrótowo faktycznie dzisiaj się te znaczenia zatarły trochę. No. Więc uwaga, odcieramy znaczenie. Co to jest to słowo nawrócenie albo upamiętanie się? Więc słowo upamiętanie się jest w ogóle błędne, bo nie ma takiego słowa w języku polskim. Jest słowo opamiętać się. A nie upamiętać, nie wiem, co to jest u, co to za jakiś, nie wiem, jacyś dyletanci to tłumaczą, no ludzie, było wziąć jakiegoś pisarza, żeby to tłumaczył, a nie ludzi, co wymyślają błędne słowa, bo im bardziej pasuje. No nieważne, chodzi o to, co jest to słynne takie w kręgach chrześcijańskich słowo metanoia, oznacza ono, żeby się odwrócić i iść w drugą stronę. Ja to powiem lepsze porównanie. Więc to słowo oznacza, że człowiek jest zwrócony dupą do Boga, a ma się zwrócić twarzą. O, i to znaczy się odwrócić. No, i to jest dokładnie ta sama ta koncepcja, tylko że moja jest dużo lepsza i bardziej przemawia do wyobraźni. Ludzie, którzy są wypięci na Boga, mają go głęboko i są tyłkiem do niego,
jak się właśnie nawracają, metanoizują się, to mają się odwrócić przodem, twarzą. Patrzeć na niego, słuchać go, brać go pod uwagę i próbować robić, być z nim w zgodzie. W jego stronę iść. No. I to jest to odwrócenie się. I jakby to tak przetłumaczyć, to by to, no, gdzieby najpierw trzeba by powiedzieć to porównanie, nie? Wyobraź sobie, że jesteś wypięty na Boga i większość ludzi ogólnie jest, bo nawet jeżeli nie są wrogo nastawieni do niego, to są ogólnie tyłkiem trochę, bo oni mają swoje sprawy, właśnie są zwróceni do swoich spraw przodem, a do niego dupą. No i teraz tak, całe to głoszenie polega na tym, że mówić: ludzie, odwróćcie się twarzą do Boga. I już. I to jest cała koncepcja, to jest pierwszy punkt. Jasne, proste, w miarę. No, taka ogólna bardzo, ale sprowadzająca właściwie ogólna niby, ale ona jest praktyczna, bo to nie chodzi o to, żeby teoretycznie sobie coś tam ustawić w głowie, a tylko żeby odwrócić swoje postrzeganie świata albo swoje priorytety, żeby pozamieniać, żeby ten Bóg stał się z kimś z przodu, taki frontowo, żeby no. I to się ma przejawiać w życiu też. To właśnie, to nawrócenie, to jest to słowo przetłumaczone jako nawrócenie, tam odwrócenie się, powiedzmy. To odwrócenie się głosił też Jan Chrzciciel, a to wcale nie jest jeszcze chrześcijaństwo. Jan Chrzciciel wcale nie był chrześcijaninem. No, nie no, może było któregoś momentu, ale jak zaczynał mówić, to nie chodziło mu o chrześcijaństwo wcale. Bo on nie mówił o Mesjaszu na początku, on mówił tylko o tym odwróceniu się do Boga. I to była część tego, co ludzie mieli głosić. Jak Jezus wysyłał tych uczniów w trakcie, jak żył jeszcze, to właśnie mówił, żeby im głosili, znaczy mówił im, żeby ludziom mówili, żeby się odwracali z tą dupą do Boga odwrotnie, żeby byli z nim przodem. I to jest taki fajny pierwszy element, prosty. Ale jak się tylko to sprowadzi do tego, to na razie to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem jeszcze. Ale to jest ważne i taki początek. To nie jest to, co się tam nazywa Ewangelią, albo to jest powiedzmy tylko jakaś część niezbędna, to jest taka podstawa właściwie. No, ale jest drugi element, bo Jezus nie tylko o tym mówił. Nie? Mówił, że Mesjasz według Pisma, on sam powiedział, ma cierpieć, zmartwychwstać i w imię Mesjasza ma być głoszone tym narodom odwrócenie się, żeby mieli odpuszczone grzechy. O, to jest cała koncepcja. I to ludzie chrześcijanie mają głosić właśnie. Dobra, tłumaczę teraz drugą część. To odwrócenie się jest jasne. O co chodzi, że w imieniu Mesjasza i o co chodzi z odpuszczeniami grzechów? Z odpuszczeniami grzechów to jest prosta sprawa. To jest coś jak, powiedzmy, no teraz wie co to grzech mniej więcej. Według Biblii wszystko, co źle robimy, wymaga kary. No i tam gdzieś jest napisane, że no wiele razy, że Bóg będzie sądzić sprawiedliwie, to znaczy, że będzie wymierzać tą karę za wszystko, co się złego robi. I każdy ma na swoim koncie, no obciążony jest, jego konto moralne każdego z nas jest obciążone koniecznością spłacenia tego długu, który mamy u Boga, zapłacenia za wszystko, co narobiliśmy w życiu złego, za cały ten syf. To jest coś, co nas takie obciąża, to konto. I to ta kara odwleczona w czasie będzie ostatecznie na jakimś tam sądzie wymierzona, a póki co to jest albo tak partiami dostajemy trochę za to, co złego robimy od Boga, albo na razie nic, ale wcześniej czy później będzie to wszystko rozliczone. No, tak mówi Bóg, zapowiada, że będzie sądzić, że jest sprawiedliwy i że jest, że nie ma mowy o żadnych odpuszczeniach tak po prostu. To znaczy, nie da się tak po prostu darować. Było przestępstwo, musi być kara. Taka jest koncepcja tego grzechu. Więc kwestia odpuszczenia tych grzechów jest bardzo istotna. Bo bez niej nie da się w ogóle mieć żadnej relacji z Bogiem, być blisko, ani nic. Po prostu się ma wyrok ciążący. To jest coś takiego, jak dawniej było z WKU, nie? Wojskowa Komisja Uzupełnień mogła zawsze wziąć i cię powołać i masz 2 lata, potem był rok, skrócili, 2 lata siedzenia sobie w koszarach i budzenia się o 5 i ścielenia tych wszystkich ten prześcieradeł i chlania, bo nic innego tam nie za bardzo można robić. I te fale, i to wszystko, wyrok, nie? No, ale póki go nie było, to się tak żyło, z tym obciążeniem ciągle. No ja w każdym razie tak żyłem, bo jeszcze żyłem w tych czasach, kiedy był ten pobór wojskowy, to barbarzyństwo, że brało się przymusowo ludzi do wojska, nie? Młodych, zamiast żeby się uczyli, to żeby marnowali 2 lata życia, właśnie wchlejąc w tych koszarach i tak dalej.
szczególnie nieprzyjemne i no, jak więzienie. Właśnie to się niczym nie różni. Niewiele. Właśnie w ogóle niczym. Że więcej się trochę dzieje tylko. No, im bardziej się dużo więcej pije też. Ale demoralizacja jest tak samo i wszystko. No i w każdym razie, o, takie coś to jest właśnie coś, co ciąży na każdym. Według Biblii to jest ta kara za te grzechy nasze wszystkie. W skrócie mówiąc, wszystko, co złe robimy. No. I teraz to, co ludzie głosili właśnie, co głoszą, że to ma być, to może być wszystko, to konto może być wyczyszczone i darowane. Czyli likwidujemy WKU i nie ma przymusowej służby wojskowej. Jak? No właśnie w imię tego Mesjasza. I to jest ta najważniejsza część tego, co ci ludzie mieli chodzić i głosić w chrześcijaństwie. Mieli mówić po pierwsze, żeby się odwrócić, żeby nie być dupą do Boga, tylko przodem. I po drugie, mają zaakceptować zwierzchnictwo tego Mesjasza i wtedy będzie im darowana cała kara. I odpuszczone te wszystkie grzechy. I jeszcze jak Piotr mówił, potem są jakieś tam obietnice, że na przykład dar Ducha Świętego dostają. Aha, jeszcze o chrzczeniu mówił. No tak, to jeszcze chrzczenie jest. Jako takie, no po prostu głośne powiedzenie, że się deklaruje za tym Mesjaszem. Że się mu podporządkowywuje. No wtedy ten chrzest był dosyć oczywisty, co on znaczył, bo wszyscy ludzie rozumieli to w Izraelu. Dzisiaj to trzeba trochę wytłumaczyć, bo się to traktuje jako magiczny rytuał, a to nie o to chodziło. To jest głośna deklaracja, a nie żaden magiczny rytuał. Ale tym niemniej to jest też część tego wszystkiego. No, to taka formalność właściwie i ona nic sama z siebie nie zmienia, ale powinna być, bo tak kazali, no to why not, nie wiem. Ja tam nie będę poprawiać tego, co kazali. No w każdym razie, a jeszcze raz przypomnę, jak brzmi teraz to, co Jezus mówił na końcu. Powiedział tak, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem i kropka. No, to tak w skrócie powiedział Jezus. Dobra, jest to chodzenie. Teraz wiadomo już, po co jest i co trzeba mówić ludziom. No jak się, nie wiem, jakby ktoś czuł, że to do niego Jezus mówił, no to już powinien wiedzieć, co ma mówić. Ma mówić tak, po pierwsze, weź i trzeba się odwrócić. Jesteś dupą do Boga, odwróć się przodem i spróbuj popatrzeć na Niego, a nie wypinać. Tak. Jak ktoś chce, to bardzo dobrze. To jest wszystko, co mówili. Zresztą to nie tylko nawet w chrześcijaństwie jest ta koncepcja, to jest ogólnie ludzka. No popatrz na Boga najpierw, poszukaj Go. Nie? Jeżeli to ktoś chce, to jest podany sposób konkretny już, w jaki sposób się pogodzić z Bogiem i mieć rachunek czysty. I to znaczy wierzyć w Mesjasza, tego, który był, w Jezusa. Wierzyć, że to jest Mesjasz i że, no i to słuchać Go po prostu. Zadeklarować Mu posłuszeństwo. I jako, no i dobra, i koniec. To jest taka informacja i to trzeba chodzić i głosić. Dobra, i teraz w praktyce. Przejdźmy w końcu do praktyki. W praktyce w kościołach się to robi dziwnie, bo ja nie widzę tego, że nawet jak już są ci, którzy chcą wychodzić i mówić, to oni robią chyba nie do końca to, co mówi Biblia. No bo ci, co nic nie robią, to nie mają w ogóle problemu. Oni są genialni, bo nie mogą nic zepsuć. To w ogóle o nich nie mówimy. Dlatego ci, co siedzą w kościołach, zawsze są tacy fantastyczni, wspaniali ludzie zawsze. Żadnych błędów nie popełniają. Ale to skupmy się na tych, co popełniają te błędy. No, co coś robią. No to oni robią, widzicie, no błędy są same, popełniają. Ale co robią nie tak? No, według mnie robią nie tak to, że wychodzą, żeby nawracać, ale nie w tym znaczeniu biblijnym, o którym mówiłem, że idźcie, odwróćcie się, żeby nie być tyłkiem, tylko przodem, tylko nawracać w sensie zapisać się do jakiejś religii albo do jakiejś grupy, stać się częścią naszej grupy. Tak się wychodzi. I to robią bardzo, bardzo klasycznie wygląda to u Świadków Jehowy, bo tam właściwie do tego się sprowadza. Całe te starania i cel tego chodzenia i głoszenia można streścić w słowach: stań się Świadkiem Jehowy tak jak my. Przynależ znowu do naszej grupy. O. I to będzie kompletne, misja wykonana, zadanie wykonane, panie premierze, i już mamy jednego więcej. I to większość kościołów uskutecznia. Nawet jeżeli mówi, że tak nie robi, jeżeli teoretycznie tak ma nie być, to w praktyce się do tego sprowadza. No.
nawet ci, co wiedzą, o co chodzi w tym, nawet jak rozumieją to, co teraz wytłumaczyłem, te wszystkie słowa, bo to aż takie trudne znowu przecież nie jest. Każdy, kto czyta, i tak do tego sobie sam dojdzie. Ale i tak ludzie postrzegają świat jako my i oni. I chodzi teraz o to, jak idziemy głosić im, żeby ich wciągnąć do my, tych, co są u oni. To nie o to chodzi w Biblii, bo tutaj nie ma czegoś takiego. Nie to robili na początku chrześcijanie i nie to przecież Jezus kazał robić. No i to jest pierwsza rzecz, że ludzie chodzą nawracać ich na inną wiarę, nawracać innych. A drugie pytanie, znaczy drugi problem jest taki, że jak to robią? Bo to jest też istotne, no. To pierwsze, mówią im niedokładnie tą informację, którą mają powiedzieć, czyli żeby się odwrócić i Mesjasza zaakceptować, tylko żeby przynależeć, ale po drugie sposób. I ten sposób, no, jakby to powiedzieć, no okej, tak to powiem. Są, zawsze, kiedy się próbuje ludzi uczyć czegoś i ta nauka ma się kończyć jakąś ich decyzją, to zawsze występuje jakiś element takiej indoktrynacji. Albo można podejść na dwa przynajmniej sposoby do takiego uczenia ludzi. No? Uczenie, które ma doprowadzić do ich podjęcia decyzji. Czy uczenie, nawet nie. Przekazywanie informacji. Akwizytorzy na przykład. Robią coś właśnie, przekazują informacje, podchodzą do ciebie, mówią o odkurzaczu, w jakimś celu. I tym celem jest to, żebyś ty go kupił. I ten cel jest... No przynajmniej jest jasny od początku i to już jest jakaś tam uczciwość chociaż w tym, o ile jest jasny od początku, bo czasem nie jest i to jest już bardzo pokrętne działanie, ale rozumiem, że wiesz i no to jest taka trochę gra, zabawa, on cię przekonuje do czegoś, a ty możesz się dać przekonać albo nie, to jest twoja decyzja dalej, więc to nie jest coś złego, bo nikt cię nie zmusza. To, że ty nie potrafisz odmówić, no to jest twój problem, a nie jego. Akurat i on, ten, kto cię namawia, jest absolutnie uczciwy, to ty jesteś głupi. Albo się nie nauczyłeś, że masz wolną wolę, tylko uważasz, że nie masz, czy co? Masz obowiązek słuchania każdego, kto cię namawia? No to głupio postępujesz. Po prostu sobie uświadom, że możesz każdemu odmówić i nie będzie problemu. Nie będzie trzeba potem innych wyzywać, że cię namawiają, a ty się zgodziłeś, tylko wyzywaj siebie, że ty się zgodziłeś. Widocznie chciałeś, ty się zgodziłeś, nikt cię nie zmusza. No, że nie wiem, czemu tak tępić tych akwizytorów, chyba że zabierają czas i rzeczywiście są namolni czy coś, nie rozumieją, jak się mówi nie, ale że namawiają, każdy może każdego namawiać, ile mu się... Ile tylko dusza pragnie. I nawet to nie jest takie złe. Ale jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, albo nie, dobra, ja mówiłem o tych dwóch podejściach. Dobra, to jest pierwsze podejście. Masz cel, żeby ktoś podjął decyzję taką, jaką ty chcesz i coś mówisz. I można to robić na kilka sposobów, jak mówiłem, i jeden sposób jest taki akwizytorski. Polega on na tym, według mnie, że próbuje się zawęzić wybór człowieka tak, żeby innych wyborów nie widział. Czyli mówisz mu o twoim i tylko twoim odkurzaczu, tak jakby to był jedyny odkurzacz na świecie i że jakby był najlepszym, czyli inne w ogóle nie są brane pod uwagę, najlepszy, najtańszy, więc o innych w ogóle nie należy myśleć. Wszystkie alternatywne wybory się pomija, co już jest rodzajem kłamstwa niestety. Takie postępowanie. Więc ten sposób postępowania, jak mówię, polega na tym, że się zawęża wybór człowieka, odbiera mu się możliwość wyboru. I temu człowiekowi wtedy jest łatwiej rzeczywiście wybrać to, co my chcemy, żeby wybrał. Bo jak ma jedną drogę, którą może pójść, no to co za problem ma, nie? Ma tylko jedną drogę, bo resztę to nie ma ich albo są nieważne, nieistotne w ogóle. To jest nieuczciwe. To już jest, tak. To jest bardzo wyrafinowany rodzaj kłamstwa, który polega nie na tym, że się mówi fałszywe informacje, tylko że się zataja informacje istotne. Na przykład takie, że obok może sobie kupić taki sam odkurzacz za dwa razy taniej, albo że jest 30 innych odkurzaczy jeszcze lepszych. Tego nie mówi. A to jest istotne, bo to wpłynęłoby na wybór tego gościa. Wpływa, nie wpłynęło. Wiadomo, że wpłynie na wybór tego gościa i gdyby komuś zależało na uczciwym wyborze, na tym, żeby ktoś świadomie wybrał, to należałoby mu te informacje też przekazać.
I tak właśnie jak ci akwizytorzy postępują chrześcijanie w kościołach, co ja im mam bardzo za złe. To się źle kończy, prawie zawsze. Bo nawet jeżeli nie kończy się niczym złym, to i tak człowiek, który dokona wyboru na podstawie braku informacji, albo zatajonych informacji, albo zniekształconych informacji, to taki człowiek i tak w końcu w przyszłości będzie musiał jeszcze raz podjąć tą decyzję. Albo wielokrotnie ją będzie musiał podejmować, za każdym razem wiedząc trochę więcej. Kiedy się wie więcej, trzeba decydować od początku, bo dochodzą nowe informacje i znowu musi pomyśleć, czy ja na pewno chcę być chrześcijaninem, bo właśnie się dowiedziałem, że jeszcze mogę być muzułmaninem. I znam takich ludzi, dokładnie właśnie taką sytuację, na przykład, o której mówię, taka Ewa była i pamiętam, i ona dokładnie to zrobiła, że została muzułmanką. Była chrześcijanką, a potem została sobie muzułmanką, a teraz to ja nie wiem, kim jest, może jeszcze decydowała parę razy w życiu. I bo przynajmniej za pierwszym razem widziałem wyraźnie, że ona nie widzi całości, ma zawężony wybór tylko do chrześcijaństwa. Bo właśnie ci, którzy jej o tym chrześcijaństwie opowiadali, prezentowali jej wybór tylko jeden. Jest tylko jeden prawdziwy, innych nie ma, nawet jak są, to o nich nie mówimy. Są bez sensu, nie ma w co o nich mówić. Więc zawęzili jej wybór tak, że widziała tylko jedno, i potem wcześniej czy później ona się dowiedziała, że są też inne możliwości. No to zrobiła to samo, co robiła za pierwszym razem. Zobaczyła znowu te nowe możliwości zawężone i tylko na nie patrzyła i zmieniła sobie jeden wybór na drugi. No mówię, takie postępowanie się źle kończy przeważnie, no, choćby dlatego, że w ludziach utrwala ten sposób patrzenia na świat taki selektywny. Że patrzy się tylko na jedną możliwość i wtedy nie jest już człowiek w stanie wyważyć swoich wyborów tak, żeby wybrać optymalnie to, co naprawdę chce, świadomie. Ten brak świadomości jest właśnie moim zarzutem, że ludziom się teraz opowiada o Jezusie, o tym, o Biblii, mówię mu się, nawróć się do Boga, nie mówiąc mu, jaka jest alternatywa, że może się nie nawrócić też. Mówię, nie możesz się nie nawrócić, mówią, no to jak nie mogę, no to nie. No i to można dokonywać na różne sposoby. Można na przykład wystraszyć kogoś na śmierć, że pójdzie do piekła, koniec. I odbierze mu się w ten sposób możliwość trzeźwego wyboru, bo człowiek będzie się, po prostu wybierze coś ze strachu, a ma tylko jedno coś, pod wpływem strachu się nie myśli już tak racjonalnie, często widać tylko jedną drogę, jedno wyjście, zwłaszcza jak ktoś ci ciągle nachalnie pokazuje jedno wyjście. No i już, nie? To jest jak człowiek, w którego domu pali się pożar, wpadnie w panikę i ktoś mu będzie mówił, skacz przez okno, skacz przez okno, to on będzie myślał tylko o dwóch sposobach. Czy skoczyć przez okno, czy nie. Czy mam na tyle odwagi, żeby skoczyć, czy nie skoczyć. Będzie myślał już tylko, wyskoczę przez okno, tylko się boję. Wyskoczę, może nie wyskoczę. No i w końcu wyskoczy przez okno i się zabije jak idiota, bo miał cały czas drzwi otwarte, tylko nie patrzył nawet, czy są jakieś drzwi otwarte, bo mu człowiek krzyczał, wyskocz przez okno. I tak właśnie działa ten efekt często w kościołach. I to, co uskuteczniam ludzie, to nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, co Jezus kazał robić. Gdzie tu jest napisane w ogóle, że idźcie, gdzie Jezus mówi, idźcie i nawracajcie ludzi, albo idźcie i niech włączają się do waszych organizacji. Idźcie i, nie wiem, indoktrynujcie ich. Nie ma, nie spotkałem. Dokładnie Jezus mówił tak, na końcu powiedział, w tej Ewangelii Mateusza na końcu. Jeszcze raz, idźcie i nauczajcie narody. Nie mówił nawet nawracajcie, nawet nie mówił. Idźcie i ich uczcie, informujcie ich. Idźcie więc i nauczajcie narody, udzielając im chrztu. No, jak już im udzielą chrztu, to już znaczy w sytuacji, kiedy ktoś wybierze tego Mesjasza. No, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No, czyli no, w imię ewidentnie Mesjasza. I dalej co mówię? Uczcie z ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Kropka. To jest cały ten nakaz. No. Więc ludzie nie doczytali albo przesadzają z tą swoją gorliwością, bo tak jak mówiłem, pierwszy błąd polega na tym, że próbują nawracać, w sensie na naszą organizację, wciągać. A drugie, że robią to w sposób, który zawęża ludziom wybór. Można więc i należy nie zawężać wyboru, tylko go poszerzać. I po to mówi się ludziom informacje. Kiedy się je mówi w uczciwy sposób, jakiś w taki, który nie zawęża horyzontów, to ludzie mają od tego większy wybór i mogą być skutkiem tego
świadomi tego, co wybierają. Najlepiej jest po prostu więc odpowiadać na pytania. Jak ktoś szuka, to będzie pytał. No, o ile właśnie ma kogo, nie? Albo się nie boi. No, można mu powiedzieć coś, jak widzisz, że szuka, nie chce pytać, się boi zapytać. No, to można powiedzieć, ale to jest co innego niż próbowanie sprzedawania odkurzacza. No, na przykład, no wiesz, ja się tak staram właśnie z odwykiem robić, żeby właśnie dostarczać ludziom informacje, które nie zawężą wyboru, tylko go poszerzą. I no nie wiem, na ile mi to wychodzi, ale myślę, że to jest bardzo dobry i uczciwy kierunek i do tego zgodny z Biblią, bo rzeczywiście no, sam Jezus mówił, idźcie i uczcie. Uczcie, nie indoktrynujcie, nie mówił, sprawiajcie, żeby się ktoś podejmował decyzję. Od uczenia się, od wiedzy, przekazywania informacji, ludzie na początku sami przychodzili do tego Mesjasza i wtedy chrześcijaństwo działało, co ciekawe, najlepiej, najdynamiczniej i działy się te wszystkie cuda czy coś. Nie była nigdzie naruszona wolna wola. Nikt nie mógł powiedzieć z tych, którzy dołączali do chrześcijan albo odmawiali dołączenia, że czują się zmuszani, indoktrynowani i nikt tak rzeczywiście nie mówił. Wszystkie protesty były ze strony tych właśnie zwierzchników religijnych, którzy mieli dokładnie odwrotne podejście, że oni bardzo dla siebie chcieli trzymać tą władzę nad duszami. Nie, czyli wszyscy przywódcy, saduceusze, najwyższa rada i inne tam władze żydowskie, oni najbardziej się sprzeciwiali, bo oni chcieli właśnie tą władzę, no. Albo chcieli mieć wyznawców, albo no, w każdym razie zależało im na takim. No tak widzieli świat, że ludzie należą zawsze do kogoś. No i oni się sprzeciwiali, bo chrześcijanie nowi przychodzili, jacyś apostowie, i im zabierali coś ich, co uważali za swoje. No się sprzeciwiali. No. Ale nieważne, to niech oni się sprzeciwiają, ci ludzie, bo to oni nie mają racji, że się sprzeciwiają, ale mają po prostu władzę i siłę. To jest brutalne prawo siły. No, może kogoś zamknąć do więzienia, to go zamyka. Apostoła, na przykład, jak czytam w tym fragmencie. Ale to rozmawiamy o tym, co Biblia każe robić i o tym, co jest słuszne, a co jest niesłuszne, a nie o tym, co kto ma możliwość zrobić. No bo jest, jak jest możliwość zmuszenia kogoś, zawężając mu możliwość wyboru, to czy powinniśmy tak robić? Drodzy chrześcijanie, weź się zastanów, ja nie wiem. No jest taki argument, żeby sobie każdy sobie musi sam pomyśleć, nie? Czy to jest dobre. Ja uważam, że nie jest dobre i tego to w Biblii nie jest promowane. Żeby właśnie zawężać ludziom możliwość wyboru. Żeby ich tak trochę wmanipulować w to chrześcijaństwo dla ich własnego dobra. Bo właśnie taki jest argument, że to, co chrześcijanie mówią, ci, co wierzą, że to jest, co Biblia mówi, jest prawdziwe i że ratunkiem, jedynym ratunkiem dla człowieka przed spędzeniem wieczności w bardzo nieprzyjemnym miejscu jest uwierzyć w tego Mesjasza i podporządkować mu życie, już nie mówiąc o tym odwróceniu się tyłkiem i tak dalej w drugą stronę, no to ci, co tak uważają, często mają podejście typu każda metoda jest dobra, bo to jest dla ich dobra i kiedyś mi za to podziękują w raju. Jak będą w raju się obżerać winogronami, żyjąc 2500 lat, to w końcu im przejdzie i wtedy mi zaczną dziękować, że już 2500 lat żyją i jest im fantastycznie cały czas. No. Podczas kiedy ich koledzy, którzy nie słuchali, są w zupełnie innym miejscu i wcale im tak dobrze nie jest. No. I takie podejście mają. No, gdyby to podejście było dobre, to ja podejrzewam, że Jezus by kazał tak robić, ale nie kazał. I byłby przykład, że jacyś ludzie tak robili i się to dobrze skończyło. Apostołowie, uczniowie, nie wiem, że jacyś prorocy też, no ale nie robili. No więc chyba nie jest to takie dobre, skoro jakoś Bóg tego nie zaleca. Po efektach zresztą też widać, że to nie jest za dobre. No jakie są efekty tego? No na przykład eskalacja przemocy się robi. To te wojny religijne w Europie, które się toczyły, no to się brały z tego efektu właśnie, że się ludzie na jedni i drugich za wszelką cenę chcieli przekonać do swoich poglądów, które uważali za słuszne i prawdziwe. No nawet jeżeli jedna strona miała rację, miałaby rację w 100%, a druga się w 100% myliła, to nawet wtedy takie postępowanie źle się kończy i dla jednej strony, i dla drugiej. Wszyscy się przecież tam palili na stosach, jedni drugich zabijali w końcu, no bo eskalacja przemocy, że zawsze jakieś stosowanie przemocy wobec człowieka, nawet w słusznej sprawie,
będzie się kończyło przemocą odwrotną. Jego reakcją też będzie przemoc w końcu. No a że ta przemoc się robi coraz większa, to potem się kończy bardzo źle, a zatrzymać to jest trudno. No, czyli w końcu wojny religijne w Europie się zatrzymały trochę, no bo już nie było komu walczyć, już się tyle ludzi powyzabijało, mieli wszyscy już dość tego. No, to się skończyło, aż się nauczyli rozmawiać. No, ale może są moje lepsze sposoby niż taka eskalacja przemocy, dlatego to nie jest dobry sposób, no. A co do tego, czy ktoś nawrócony przemocą będzie w niebie, to też nie, to się nie sprawdza zupełnie. No bo to nie, jak już mówiłem w tych odcinkach i jak mówi Biblia jasno, to kryterium tego, czy ktoś będzie w niebie, czy nie będzie, to jest jego osobiste podejście do kwestii tego, kim jest Jezus. I to się właściwie tylko do tego sprowadza. Nie da się kogoś zmusić, żeby w głębi ducha nagle kochał Jezusa, bo ktoś go zmusił do tego, żeby go wybrał. No, to nie jest raczej możliwe kochać kogoś przez przymus. Nie? No ja nie wiem, ale mi tak nie wychodziło nigdy. Może inni potrafią. Ja jestem za słaby, za mały na to, żeby pod przymusem się nauczyć kochać Boga. Wątpię. Ogólnie to całe to podejście uważam na wszystkich możliwych płaszczyznach za złe. To podejście takie indoktrynujące i zawężające wybór. Właśnie nawet jeżeli coś jest pozytywnego, to jest na krótko, bo musi się skończyć świadomym wyborem i tak to, jak człowiek ma żyć. Nie da się uzyskać, że to jest bardzo niestabilne nawrócenie się, jeżeli ktoś na podstawie takiego akwizytorskiego podejścia się nawróci, powiedzmy, albo dołączy do jakiegoś kościoła. Tak, to bardziej jest zgodne z rzeczywistością. No więc takie to trwa, z tego co widziałem, doświadczanie 2-3 lata, a potem się człowiekowi nudzi, bo kończy mu się taki kop. Nie? To jest tak jak z narkotykami trochę, że na początku walą, kopią, a potem trzeba coraz większe dawki, a potem to już jest tylko przymus taki. I to na wszystkim tak działa. No, wszystko tak mniej więcej działa, jeżeli ktoś bazuje tylko na tych doznaniach i na takich dawkach. Świadomość i świadomy wybór jest jedynym trwałym wyborem, który może wytrzymać i przetrwać to wszystko. I zresztą o tym mówił Jezus też w tych przypowieściach. No, wiedział o tym, o tych różnych różnicach. Mówił jakąś powieść o tym, że ziarno padło tu na taką glebę i taką glebę, różne gleby. Jedno wydziebały kruki, a jedno padło między skały i od razu wyrosło, a potem zaraz uschło, bo nie miało gleby, nie miało się czego trzymać, a w końcu jakieś padło na taką porządną glebę. No to są właśnie te dwa ostatnie przykłady. To są właśnie przykłady jednego świadomego człowieka i drugiego mniej świadomego człowieka, który się szybko zapala, bo zobaczył od razu tylko tą jedną rzecz i nie zdecydował na podstawie jakiegoś braku informacji zapewne, albo za dużo entuzjazmu, ale to na jedno wychodzi. No, za dużo entuzjazmu się bierze też z tego, że się nie widzi wszystkiego. Przy podejmowaniu takich tak ważnych wyborów, jak to, w którą stronę ma iść moje życie, to nie ma tam mowy o entuzjazmie. Trzeba przyciszyć ten entuzjazm. To jest za ważna rzecz. Jeżeli się wybierze coś na podstawie entuzjazmu, to jest szansa, że się wybierze dobrze. Oczywiście, możliwe, że się wybierze dobrze. Często się może nawet wybierze dobrze, ale ten wybór będzie takim tymczasowym wyborem, bo wcześniej czy później trzeba będzie wybrać jeszcze raz, tym razem świadomie. No może i nie jest to jakieś, mówię, szkodliwe, jeżeli ktoś się zakochał w Jezusie, zaczął płakać i usłyszał coś i mówi, że ja chcę oddać swoje życie temu Jezusowi, Mesjaszowi. No dobrze, okej. Okay. No i często to działa pod warunkiem, tylko że właśnie zawsze w takich przypadkach, jak człowiek się uspokoi za jakiś czas i dojrzeje mu mózg trochę, to podejmuje ten wybór jeszcze raz i tym razem już myśli racjonalnie, bo już wie, ile to kosztuje i już wie, jaki jest ten alternatywny wybór, na przykład co poświęcił za to, czego nie ma, a mógłby mieć. Nie? No to jest taka różnica jak między człowiekiem, który nigdy nie palił i mu się zawsze wmawiał, palenie jest złe, nie pal, nie pal, albo o piciu, nie, o piciu jest lepsze, o, nie pij, nie pij, picie jest złe, i pokazywali mu te wszystkich tam zdjęcia pijaków w jakimś ostatecznym stanie delirium i on się tak bał, że nie pił nigdy, oczywiście, i namawia ciągle innych, też nie pijcie, ale nigdy sam nawet nie spróbował.
I taki człowiek może być bardzo całkiem fajnym gościem, sympatycznym, niepijącym i nie wpadnie w alkoholizm, tak? Ale który wcześniej czy później może sobie coś spróbuje i wtedy jak już spróbuje tego piwa, to dopiero wtedy naprawdę wybierze, czy on chce nie pić, czy nie chce nie pić. Bo do tej pory to był właśnie zawężony wybór, do jednego wyboru. Nie było wyboru, niczego nie wybierał tak naprawdę, wszystko mu narzucili. I może wybrać dopiero jak spróbuje, jak ma jakiś naprawdę wybór. Wtedy wie, co zostawia. Wie, czy chce pić piwo, wie, ile chce pić, czy nie chce, czy zrezygnuje z tego. No, i mówię właśnie o takim świadomym wyborze. O. I w Starym Testamencie, co ciekawe, mimo że tam nie było tej koncepcji Mesjasza za dużo, ale była koncepcja tego nawracania się do Boga, w sensie zamiast dupą to twarzą, tak? To było. I jest taka sytuacja jedna, która mi... no to jest dobry wzór. Jak to... Jak robić, żeby uniknąć tego indoktrynowania ludzi? Tego właśnie zawężania im wyboru. Nawet jeżeli nieświadomie. To więc taki jest fragment z pierwszej księgi Kronik chyba, to jest czy Królewskiej. W 18 rozdziale jest tak, że był Achab, król tamtejszy, wysłał zew do wszystkich synów izraelskich, mówi tu tekst, i zgromadził proroków Baala na górze Karmel. No, król zgromadził proroków na górze Karmel i wtedy Eliasz tam przyszedł i tak był. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu, co tam był, i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. O! I postawa proroka Eliasza, bardzo radykalnego proroka, który był na 100% opowiedziany za Bogiem. I ta postawa tego Eliasza mówi tak, że wybierzcie sobie po prostu jakiegoś Boga, sami se wybierzcie. On nie mówi, że jak zostawicie Boga, to was ognie piekielne i tak dalej. Nie namawia, nie indoktrynuje. Nie zawęża wyboru do jednego Boga, chociażby mógł. A on mówi tak, zdecydujcie się, idźcie za Bogiem, idźcie za Baalem, bo robicie teraz, jesteście na dwie strony, to co robicie nie ma sensu. Wybierzcie. To jest klasyczny przykład, taki najbardziej chyba, jaki mogę wyraźny podać, co to znaczy rozszerzać wybór ludziom, a nie zawężać. On ich postawił przed wyborem, którego nie mieli wcześniej. Nikt im tego nie powiedział, lud nie odrzekł mu ani słowa. Nawet się nie zastanawiali nad tym. Gdyby byli zdecydowani, to by mu coś powiedzieli. Już dawno wiemy, że Baal albo że Bóg, Pan, nie wiem. Oni nic nie wiedzieli. I to namawiam, żeby do tego właśnie robić. Wszelkiej maści chrześcijan, czyli mówić ludziom tak, że weźcie się zdecydujcie, czy czytacie Biblię, czy słuchacie Kościoła. Weźcie, przeczytajcie Biblię i przeczytajcie Księgę Satana i Księgę i innej księgi i dopiero wtedy pomyślcie, która jest dobra. Tak zrobił Eliasz. Mimo że Eliasz sam był zdeklarowany, wiedział, co wybrał, to nie narzucał z własnego wyboru wszystkim jako jedynie słusznego. Powiedziałem, że każdy na własny rachunek się zdecydujcie. A oni tak nie chcieli. No. Ale to nieważne, że oni chcieli, czy nie chcieli. Ważne, że w taki sposób przekazał to, co miał przekazywać, jak właśnie powinien chyba. W każdym razie dla mnie to jest dobry wzór do naśladowania. Z tego, co widzę w Biblii, to jest to, czego Bóg by oczekiwał. Jak Jezus mówił, uczcie narody, to ja wątpię, że chodziło mu o tym, że rozumiał przez to, namawiajcie tylko do jednej religii, jednego sposobu postrzegania świata, jednego sposobu chwalenia Boga, jednego slangu chrześcijańskiego i już. A o innych nie. Ja mówię, nauczajcie, uczcie ich, to uczcie ich o wszystkim. No to uczcie ich, co mówi Biblia, uczcie ich, co mówi Islam. Uczcie ich, czemu, jakie są plusy z bycia satanistą, jakie są minusy. Uczcie ich, że marihuana może nie jest szkodliwa, a może jest. Uczcie ich wszystko, o to po prostu pełną informację im dajcie. Bo jeżeli ktoś mówi prawdę, to nie musi się bać tego, że mówienie całej prawdy może być szkodliwe, albo że ktoś będzie, no nie będzie chciał słuchać. No nie będzie chciał, to nie będzie chciał. Ale to nie jest zatajanie prawdy, nie jest dobrą koncepcją. To jest, jeżeli ktoś nie jest pewny, że to, co mówi, jest prawdziwe i że sprawdzi się w ogniu uczciwej dyskusji, z pełnią argumentów, takie plusy, takie minusy, tylko ktoś, kto nie jest pewny,
robi takie, ma takie podejście akwizytora, że mówi tylko o jednym, namawia tylko na jedno, nie zauważa plusów wszystkich innych rozwiązań, nie zauważa minusów swojego własnego rozwiązania. Albo człowiek, który, dla którego cel uświęca środki i woli zmuszać ludzi iść tak na skróty i zawęzić im wybór, niż no, zrobić więcej roboty, bo jednak danie ludziom pełnego wachlarza wyboru, wszystkich informacji, rozszerzanie im wyboru i no, doprowadzenie do tego, że świadomie coś wybiorą, no to jest dużo więcej pracy, o wiele. Nie? Trzeba nagadać, jak w tym odwyku czy coś. A tak, to wiecie, w skrócie przecież by można, nie? 5 minut i mówić, a pokażę wam, jak Bóg uzdrawia wszystkich, ja uzdrowił. No i już. I co? 3 minuty i wszyscy są zachwyceni. Mówią, ja chcę takiego Boga. Idę, już będę chrześcijaninem. Widziałem, jak to działa. Super. No, jakoś się tak rzadko dzieje i może właśnie nie bez powodu Bóg nie nawraca ludzi na uzdrowienia, tylko na świadomy wybór. Zresztą Jezus to samo mówił, że człowiek, który ma iść za Nim, powinien przeliczyć wszystko, czego stać na to, żeby za Nim iść. A nie tak, że nie skalkuluje i potem wyjdzie na głupka. No była tam taka przypowieść. No, a mniejsza z tym już teraz. No to ja powiedziałem chyba to, co miałem powiedzieć wam. No to też jakoś podsumuję, że ten nakaz, co Jezus mówi, że idźcie i głoście, nauczajcie, on jest ważny. No on jest o tyle ważny, tak bardzo ważny właściwie, że gdyby go nie było, to życie chrześcijanina mogłoby się szybko od razu skończyć, bo mógłby się na przykład jakieś zbiorowe samobójstwo popełnić i być w niebie, czy gdzie się tam jest po śmierci, w jakimś fajnym miejscu, bo z Bogiem na pewno. I życie na ziemi nie miałoby większego sensu, znaczy nie miałby celu z punktu widzenia Boga. No, znaczy tylko taki, że to byłoby takie fajne czekanie na ciąg dalszy życia w jeszcze lepszym miejscu. No po prostu taki początek nieskończoności z Bogiem, wieczności. Ale celu to by w tym nie było. No a jednak Jezus dał zadanie i to zadanie miało być takie, żeby iść i mówić innym o tym, co sami się dowiedzieliśmy. To jest właściwie dosyć oczywiste, bo każdy, kto coś dobrego się dowiedział, no powinien chyba się dzielić trochę tym z innymi. No. Może za drobną opłatą napisać książkę jakąś. Jak zostać, jak mieć życie wieczne. Martin Lechowicz, cena 25 zł plus VAT. No, no nieważne, już ważne, żeby nawet jak za 25 zł, to jest trochę więcej warte tak naprawdę. No to nawet tak by było dobre, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że mówienie, jak się coś dostało za darmo, to jakoś tak chyba intuicyjnie każdy czuje, że fajnie by to było też komuś dać. A nawet jak już nie czuje, to by jest prosto powiedziane, że Jezus to kazał robić i koniec. I tyle. I powinno się to robić, bo to jest jedna z nielicznych rzeczy, które mają robić chrześcijanie na ziemi. Więc mówić albo zarzucać chrześcijanom, że chodzą i mówią innym o Jezusie, no to jest głupota, no bo to jest cel chrześcijaństwa, póki sobie jest na ziemi taki chrześcijanin. Po pierwsze. Ale po drugie, jeżeli ten człowiek robi to właśnie w mało uczciwy sposób, zawężając ludziom wybór zamiast go rozszerzać, to wtedy chyba słusznie jest mówić, że gościu, co ty odwalasz? I tak jak zawsze mówię, Biblia to jest jedna rzecz, to co ludzie robią w praktyce to jest druga. I nie należy więc zwalać na Biblię tego, że chrześcijanie nie wiedzą, co tam jest napisane, albo jak wiedzą, to uważają, że i tak wiedzą lepiej, albo może nie zauważają niektórych rzeczy. Więc nie mylcie tego, co Jezus kazał robić, z tym, co robią ludzie. Jak przyjdzie świadek Jehowy czy coś i zaczyna być nachalny, to nie mówcie, że to Bóg jest do dupy, tylko że świadek, ten facet jest do dupy, nawet świadek Jehowy. To nie jest już człowiek? Właśnie to nie wiem. On jest tak, jakby miał mundur taki, przychodzi. To ja już nie jestem Józek, tylko jestem świadek Jehowy. I mówię w imieniu całego autorytetu Kościoła Świadków Jehowy. Nie wiem, jak oni robią. Nie wiem. Nieważne, ale to nawet nie o nich mówię teraz. Ja ogólnie mówię o... Właśnie o których mówię? A, większości różnych kościołów. Ewangelicznych zwłaszcza. W Kościele katolickim też jest zresztą ta kwestia. I też jest problemem dużym, tylko że tam się... Problem głównie koncentruje na tym, że właśnie ludzie siedzą na dupach i nic nie robią. Ale to w każdym zresztą kościele się... To jest ta największa liczna grupa ludzi. Tak, te ukryte talenty, które sobie pieczołowicie trzymają i siedzą. Albo to są ci wspaniali ludzie, którzy żadnego błędu w życiu nie popełnili, no bo
nic nie zrobili przecież, więc złego nic też nie zrobili, bo w ogóle nic nie zrobili. Tak, że chcą być czyści, nieskalani. Ci fantastyczni ludzie, a coraz fajniejsi są w moich oczach naprawdę. Jakie to musi być cudowne uczucie nie mieć czego żałować, kiedy się nic w życiu nie zrobiło. A, pięknie. Dobrze, to koniec ironii i koniec odcinka. Mówił Martin Chowicz i... no i koniec. Piszcie komentarze. Temat jest duży, to może dużo komentarzy będzie. Może macie jakieś spostrzeżenia fajne. To na www.odwyk.com i do za tydzień. Pa.